21 września. Dzisiaj ekipa murarzy skończyła swoje zadanie. Można powiedzieć, że dom osiągnął status budynek zadaszony, otwarty. Były garaż, który będzie firmą Agnieszki. Mała łazienka. Tu będą duże drzwi wejściowe, a w zasadzie nie będzie drzwi, tylko to będzie otwarta przestrzeń. Salon. Jeszcze stemple. Salon. Okno salonowe. Kuchnia i spiżarnia, taka malutka, mało co widać. A teraz pójdziemy jeszcze do jednego pokoju tutaj, to nie wiem co to będzie, jakieś małe schody. Pierwotnie miała być konstrukcja drewniana, ale zdecydowaliśmy się na schody wylane. Pod schodami będzie jeszcze jakaś tam przestrzeń. Idziemy już tutaj. Pełne deskowanie na dachu z papą. Na wprost schodów duża łazienka. Tylko no ciemno jest, więc tu pewnie nie dużo widać. Duże pokoje to pokoje dziewczynek. To chyba ma być pokój Oli. A tu idziemy jeszcze na balkon dziewczyn. Mają też swój balkon. I taki widok. Ok, pokój Amelii. Tak. Konstrukcja dachu. Tu jest pokój gościnny. Taki też nieduży, no ale jest, tak. To jest to, co mi się podoba bardzo. Taras. Taras. Który jest bardzo duży. I widok z tarasu. No i tu jest wejście do sypialni. To wygląda w tej chwili. Schody. Wejdziemy jeszcze do kotłowni. W kotłowni wchodzi się przez firmę niby. Coś takiego, tu komin. Tu jest jeszcze wyjście na zewnątrz, żeby łatwiej węgiel nosić. No, tak to wygląda. Okej. Okay.